Bayer FM. Występy taneczne i wokalne uczniów, przyjażdżki kucykiem i osiołkiem, kiermasz ciast oraz zawody sportowe. To tylko część atrakcji, jakie przygotowała szkoła podstawowa nr 2 w Ełku z okazji obchodów Dni Rodziny. W festynie, który odbył się na boisku szkolnym, wzięli udział uczniowie wraz z rodzicami i dziadkami. Cieszymy się, że co roku tak licznie odwiedzają nas całe rodziny, mówiła Małgorzata Kopiczko, dyrektor szkoły podstawowej nr 2. Odbyły się prezentacje poszczególnych klas. Dzieci pięknie śpiewały, tańczyły, recytowały, czyli pokazały to, co jest najlepsze i to, co mogą pokazać. Razem z dziećmi uczestniczyli w tym rodzice. Byli z nimi od początku do końca podczas zawodów sportowych, w którym również rodzice brali udział. W trakcie imprezy odbyły się różnego rodzaju pokazy akrobatyczne, pokaz udzielania pierwszej pomocy. W międzyczasie też były różne atrakcje, można było pojeździć na kucyku, a rodzice bardzo pięknie, przygotowując się do tego festynu, upiekli ciasta, smakowitości, były również napoje serwowane przez rodziców, także nie zabrakło zabawy wspólnej i dzieci, i rodziców. Z atrakcji festynu najbardziej zadowolone były dzieci. Bawimy się dobrze na festynie. Kupiłyśmy szyszkę i snickersa. Braliśmy udział w zawodach, fajnie było, najadłem się słodyczy. Dobry czas. Były rzuty piłką do kosza. Jest smaczna wata cukrowa, są wisie za... losy. Za losy. Mi najbardziej się podoba, jak wszyscy śpiewają. Tańczyłam piosenkę dyskotekową. Jedzenie, scena ładnie udekorowana, wszystko praktycznie. Się bawiłam, wylosowałam. Co? Misia Sonika, takiego dużego, i się malowałam. Na twarzy mam wymalowanego motylka. Jest tak fajnie, można się rozerwać. Na ziołku super się jeździ. Chętnie uczestniczymy wraz z pociechami w tego typu imprezach, przyznali zgodnie rodzice. To doskonała zabawa dla dzieci, ale i dla nas, mówili. Ciasta, zapachy, no przyjemnie bardzo jest. Przyszłam z synem i z córeczką, dlatego że tu jest festyn rodzinny, żeby to spędzać razem rodzinnie, w gronie, razem, wspólnie, ze znajomymi. Możemy kupić ciasto i po prostu popróbować, bo jest bardzo smaczne. Impreza jest fajna, no jest komu kibicować przede wszystkim. Przypominają się dawne czasy, kiedy byłem też małym dzieckiem i mnie zawsze interesowały zabawy sportowe, gdzie widzę, że jest ich tutaj dużo dzisiaj. Przyszłam ze swoimi dziećmi, które chodzą do pierwszej klasy. Jeżdżą sobie na kucykach, tam śpiewały piosenki troszeczkę. Dzieci się cieszą, biegają na pewno. Rodzina, fajna impreza. Bayer FM.